Dzień dobry, dzisiaj 14 inspiracja w kwietniu pełnym książek. Trzymam w ręku książkę Kropka i Kreska Weronique Couchy i Laurent Simon z wydawnictwa Kropka. Przełożyła Paulina Błaszczykiewicz. I to dla mnie taki świetny przykład na to, jak to książka może być początkiem do tego, żeby rozwijać swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, działać twórczo na papierze, na tekturze, na różnych, z różnymi środkami obrazowania plastycznego. Ja, gdy spotykam się z dziećmi, to najczęściej działam w sferze języka, słowa. Staram się jak najwięcej zrobić z książką, żeby dzieci miały takie poczucie, ojej, myśmy tu byli 45 minut i nagle czas nam upłynął, a my przeczytaliśmy 5 książek albo 6 książek. Ale wiem, że bardzo często warsztaty z książkami polegają na tym, że czytamy fragment, czytamy część albo czytamy całą książkę, a potem przez godzinę, półtorej działamy plastycznie. Uważam, że takie warsztaty są doskonałe, potrzebne, bardzo ważne, ale zachęcam też do tego, żeby od czasu do czasu robić takie warsztaty związane właśnie tylko ze słowem, ze skupieniem na treści, na ilustracji, na książce. Tak, żeby też dzieci nauczyć takiego dłuższego koncentrowania się, skupiania się na jednym punkcie, jakim jest przedmiot, książka. I żeby one miały takie poczucie, ja to umiem, ja potrafię. Gdy będą w szkole, gdy będą w przedszkolu, gdy będą zaproszone, zmuszone do takiego działania, no to być może będzie im łatwiej, gdy będą z dzieciństwa miały takie doświadczenia, że już robiły to tyle razy. Kropka i Kreska to prosta i urocza opowieść dla najmłodszych o tolerancji, przyjaźni, lepszym świecie, o który zawsze warto walczyć i o świetnej zabawie. I to jest warstwa, to jest jedna z warstw książki. Gdy czytamy ją z młodszymi, o proszę, to po prostu może być kropka i kreska. Narysuj kropkę, narysuj kreskę i co dalej? Co z jednej kropki, co z jednej kreski możemy stworzyć? Pewnego dnia kropka spotyka kreskę. Od razu postanawiają się razem pobawić. Najpierw w huśtawkę, a potem w naśladowanie. No i właśnie, kto powiedział, że kropka musi być taka mała? Kto powiedział, że kreska musi być taka duża? I potem zaczynają się różne rzeczy dziać. Czyli już taka dla mnie pierwsza inspiracja właśnie kropka i kreska do dyspozycji dzieci i niech coś z tym zrobią. I zobaczymy, co z tym zrobią. No i oprócz tego, że to jest opowieść taka bardzo rozwijająca plastycznie, przestrzennie, wyobrażeniowo, no to jest to również książka poszerzająca myślenie, no bo właśnie o tolerancji, o przyjaźni, o tym, że warto myśleć o świecie pełnym wartości, pełnym wrażeń, pełnym różnych emocji. Dobrze, co Wam tu jeszcze pokazać, żeby trochę pokazać? Ta książka będzie w pewnym momencie taka. Ha. Chociaż, no właśnie, zaczyna się tak i ta kropka i kreska na początku na niebieskim tle tutaj są tylko w takim kolorze. Chyba tyle Wam pokażę, więcej nie powiem. Siła tkwi w różnorodności. To jeszcze mogę zdradzić, to co jest na czwartej stronie okładki. I zachęcam do tego, żeby tworzyć. Tworzyć książki, tworzyć różne działania na kanwie książek. W ogóle bardzo ciekawe jest takie pokazanie dzieciom, przełamanie pewnego schematu. Na przykład do tej pory zawsze rysowaliśmy na kartkach, w pionie czy w poziomie, to były kartki z bloku A3 czy A4. A gdybyśmy tak wzięli kartkę z bloku, no zwyczajnego, na przykład A4, złożyli ją na pół i wykonali taki rysunek, albo taki rysunek. Albo kartkę złożyli w jakąś harmonijkę i wykonali taki rysunek. Po przeczytaniu, po wypowiedzeniu się, po wyrażeniu siebie. Bo też przestrzeń, jaką damy dzieciom, jaką zaproponujemy dzieciom, ma znaczenie, prawda? W tym, w jaki sposób one potem będą się wyrażać. Także dzisiaj kropka i kreska. Książki, które służą do rozwijania pewnego artyzmu, pewnego takiego poczucia estetyki, które mamy w sobie, rozkręcają wyobraźnię. Ach, książki są do wielu zadań specjalnych.